Cześć, witajcie, z tej strony Marcin, witam Was na moim kanale i zapraszam dzisiaj na recenzję oraz poglądowy test dźwięku nowych głośników w systemie 2.1 od firmy Genius. Jest to model Genius SW21375. Głośniki przede wszystkim niedrogie, ponieważ kosztujące około 100 zł, tak więc cena na każdą kieszeń. Przy okazji naprawdę malutki zestaw, co potrafi dźwiękowo. Przekonacie się dzisiaj w poglądowym teście oraz poznacie moje wrażenia z testów tego właśnie zestawu. Ceny zestawów 2.1 Geniusa macie w opisie filmu, a tymczasem zaczynamy. Dobrze, nowy model Geniusa, głośniki 2.1 przed nami. Jak widzicie, nie ma tutaj zbyt wiele do opisywania. Przyjrzymy się po kolei. Zaczniemy sobie od satelit. Satelity nie są potężne, ponieważ jest to 2 razy po 3 waty. Jak widzicie, nie są też zbyt duże. Wykończone jest to tak zwaną fortepianową czernią, czyli błyszczące. Niestety, jak widać, łapie wszelki tłuszcz, odciski palców, więc trzeba na to uważać. We wnętrzu mamy membranę, takie srebrne akcenty. I też błyszczące srebrne w środku. Jeśli chodzi o antypoślizgi, jest to taki kawałek pianki, więc dużej antypoślizgowości to nie robi. Po prostu tak minimalnie mocuje na miejscu, więc pod tym względem rewelacji nie ma. Obudowa z MDF-u, więc jest to jakiś plus. Natomiast z tyłu głośnik już wygląda tak, no, dość powiedzmy ekologicznie. Taka typowa surowa płyta MDF. No i mamy przewody wychodzące z satelitek. Obie satelitki są na jednym przewodzie, który się następnie schodzi w podwójny przewód i mamy mini jacka, którym podpinamy to do subwoofera, żeby to nam wszystko grało. Teraz długość tego przewodu to jest około metra plus minus, więc na metr w jedną i metr w drugą stronę możemy sobie te satelitki rozstawić. A teraz kolejna rzecz, czyli subwoofer 6-watowy. Też nie jest to moc dźwiękowa rzucająca o ziemię. Wykonany dokładnie tak samo. Front z błyszczącego plastiku, obudowa z MDF-u, wygląda w miarę ok. Z tyłu też już tego typu wykończenie co w tamtych, czyli taka zwykła surowa płyta. Mamy otwór Bass Reflex, jak się przyjrzycie, troszeczkę źle wycięty, tutaj jest mniej, tego tu jest więcej. Mamy tutaj przewody na stałe, przytwierdzone. Tutaj mamy tego mini jacka, gdzie podpinamy sobie satelity, oznaczone jako output. Mamy też on-off, pstryczek. Włącznik, wyłącznik i jak je sobie włączymy, to pojawia nam się niebieska dioda, która po prostu informuje, że zestaw jest włączony. Nie wiem, czy to usłyszycie, ale włączony zestaw bez muzyki, jak podkręcimy głośność, to nam po prostu buczy. W tej chwili satelit. Zmniejszenie basu nic nie daje, tylko zmniejszenie głośności. I jeśli odepniemy je sobie, no dobra, sam subwoofer nam nie buczy, więc już coś. I co do tej regulacji, no jest taka powiedzmy zwyczajna, ponieważ z dużym oporem jeszcze te pokrętła chodzą, nie były dużo ruszane, natomiast mamy pokrętło do basu, które troszeczkę ten bas podnosi, zamiast bez rewelacji i regulator głośności. Głośniki jakoś super głośno nie grają i przy wyższej głośności niestety też ten dźwięk już się staje taki mniej czysty. Jeszcze taki szczegół, z tyłu pokazywałem Wam otwór Bass Reflex, troszkę krzywo spasowany, jak przyjrzycie się tutaj, też tu już widać jakąś przestrzeń, widać tam całą obwódkę, a tu jest to bardziej schowane, więc też taka robota nie do końca precyzyjna. Kolejna rzecz, to tu z tej strony, jak się przyjrzycie, mam nadzieję, że to widać tu to miejsce, takie też trochę niechlujne wykończenie tej okładziny pod ten błyszczący plastik. O, widzicie, o co chodzi, teraz myślę już dobrze. U góry jest troszeczkę lepiej, z drugiej strony wyszło to tutaj tak jak trzeba, natomiast z tej strony mamy taki widoczny mankament. Oczywiście nie, żeby tutaj się specjalnie czepiać, bo jest to zestaw głośnikowy za 100, więc jeśli chodzi o cenę, to tragedii nie ma. Natomiast takie też szczegóły mogły być troszeczkę lepiej zrobione, żeby to nie raziło. No jak się przekonacie za chwilkę, pod względem jakości dźwięku zestaw raczej dla mniej wymagających użytkowników. Za to są dwie oczywiste zalety, czyli niska cena oraz małe wymiary głośników. Po prostu na każde biurko się one powinny wkomponować bez problemu. Thank you.
Thank you.
drodzy, czas na podsumowanie testu tych głośników. Powiem Wam, że tutaj moje uczucia są mieszane, ponieważ z jednej strony sprzęt niedrogi, sprzęt w miarę fajny wizualnie, w miarę przyzwoicie grający w tej cenie, natomiast nie pozbawiony jakichś mankamentów oraz po prostu niezachwycający. Jest to sprzęt taki moim zdaniem przeciętny. Pod względem jakości dźwięku jak najbardziej nada się do gier komputerowych oraz do słuchania muzyki rozrywkowej. Natomiast do poważniejszych gatunków muzyki, takie jak muzyka klasyczna, orkiestralna czy do rocka, się te głośniki po prostu nie nadają. Dźwięk jest zbyt basowy, zbyt oscylujący w okolicach średnich tonów. Nie ma po prostu tych tonów wysokich, wyciągniętych, ale co się dziwić, zestaw nie ma dużej mocy grającej. No i te satelitki też są małe. Z drugiej strony, czego się spodziewać za 100 zł za zestaw. Tak więc podsumowując, w swojej cenie, w swojej klasie cenowej propozycja dość ciekawa, natomiast moim zdaniem nie wyróżniająca się po prostu niczym specjalnym. Na dzisiaj to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tej recenzji. Za chwilkę jeszcze plansza z podsumowaniem. Pamiętajcie, że ceny macie w opisie filmu. Pozdrawiam Was, cześć!